No. Dzień dobry. Dzięki. I to był właśnie patrol mobilny, po który wcześniej upomniałem się u kierownika. Zapytałem się telefonicznie, pan był uprzejmy i chodzi o to wyciąganie z kolejki. Tutaj widzicie państwo, omijamy wtedy teraz za zezwoleniem Straży Granicznej kolejkę, która stoi po prawej stronie tax free, tam głębiej jeszcze tiry. Omijamy całą kolejkę i tu teoretycznie o tak, gdybym się przytulił, to zmieszczą się dwa samochody, znaczy ten z naprzeciwka też wyjedzie, ale jest bardzo ciasno, i no oczywiście jakieś tam niebezpieczeństwo i także naruszenie przepisów, naruszenie podwójnej linii ciągłej. A jeżeli kierownik tak zorganizuje pracę, że patrol, tutaj właśnie patrol już z powrotem mija nas, wraca na przejście, jeżeli ten patrol często wyjeżdża i często organizuje takie wjazdy omijające pas prawy, pas czekający na odprawę tax free, to wtedy przejście w miarę płynnie funkcjonuje. Ten strażnik tutaj na granicy wstrzymuje ruch wyjazdu z przejścia i bezpiecznie możemy sobie, przekraczając za zezwoleniem strażnika, ominąć, przekroczyć podwójną ciągłą i, jak widzimy, wjechać pewnie na puste przejście. Bo tutaj widzimy, tax free stoi cały czas i te samochody po lewej stronie, które są w odprawie turystycznej, nie mają tax free, one wjechały dopiero co na przejście, a my tu sobie wjeżdżamy. Prawda? I tutaj od razu nas strażnik kieruje na inny pas. I proszę, dziękujemy bardzo i jesteśmy przy odprawie. W ten sposób, to jest właśnie piękna organizacja. Pan kierownik mówił mi telefonicznie, że będzie tak pracować przejście do końca jego zmiany, czyli do godziny 20. A później już nie wie, jak to będzie. Informował mnie o tym uprzejmie, że tak w ten sposób dzisiaj to zorganizował i żeby sobie przyjeżdżać na przejście i będzie.